Dzisiaj jest tak zwany ostatni dzień i jest sporo w rozmowach osobistych, też sporo pytań, zarówno takich troszeczkę ogólnych, jak i konkretów dotyczących tego tańca naokoło tak zwanej pustki. To jest jedna część, a druga część też w końcu jest dużo pytań czy próśb o jakąś relację nauczyciel-uczeń i w ogóle o roli w tym kontekście, być może chciałbym powiedzieć nauczyciela, czy tej też mojej roli. Tak generalnie dla jednych dla przypomnienia, dla innych dla po prostu naszkicowania, na czym to w Zen polega. Zacznę trochę od tej tak zwanej pustki i z tym związanych dosłownie nieporozumień, ponieważ nie jest to coś, co można zrozumieć. I zacznę od pierwszego faktu, a mianowicie my co dzień czytamy Sutrę Serca. Sutra Serca jest taki kondensant, literatury Prajnaparamita, to jest bardzo dużo dzieł związanych z pewnym kierunkiem Mahajany, przede wszystkim też i Nagaryuni, to jest słynny buddysta, wielu twierdzi, że najsłynniejszy przedstawiciel buddyzmu po historycznym Buddzie, to jest drugi wiek naszej ery. On w wielu tradycjach buddyjskich gra dużą rolę, w Zen jest 14 mistrzem Zen indyjskiej tradycji, on jest dla wielu tradycji też i tybetańskiej, właściwie prawie że założycielem, punktem odniesienia. Chociaż powstały 500 lat po jego śmierci, te tradycje czy 600 czy 700 dopiero, czy jeszcze później. Ale w ogóle ten temat pustki jest dla nas esencjalny i to zrozumienie, zbliżenie się troszeczkę do tego, przynajmniej niemylne, żebyśmy to zostawili tą przestrzeń otwartą, o to mi chodzi. I zacytuję wam w tym kontekście czytałem w tych dniach książkę polskiego teologa, bardzo ciekawy pan z Poznania, który był profesorem teologii fundamentalnej, potem dogmatyki, założycielem wielu rzeczy też i w Państwowej Akademii Nauk, w odniesieniu się do nauk teologicznych, też w kongregacjach rzymskich, odszedł potem w sporze z Kościołem. Tam chodziło właśnie o jakieś te całe seksualne, pedofilskie historie. W każdym razie już nie jest księdzem. Ale chcę wam zaoferować jego opis troszeczkę, bo to jest być może właśnie też dla polskiego słownictwa coś ciekawego. A więc pisze tak. Obraz Boga jako pustego miejsca i dróg zbiegających się ku Niemu z różnych kierunków. Wszystkie one zmierzają w to samo miejsce, jedno dla wszystkich, a przecież przez każdego widziane inaczej, w zależności od tego, skąd i jak przychodzi. Zanim ktokolwiek na nie przyjdzie, jest ono zupełnie puste. Nie ma tam zatem niczego, co by czekało na wszystkich, gotowe, nim ktokolwiek wyruszy w drogę. Nie ma tam zatem niczego, co dla każdego byłoby takie samo. To miejsce wypełnia się tym, co się na nie przynoszą, co ludzie na nie przynoszą, którzy do niego zmierzają. Kiedy tam docierają, znajdują siebie samych i siebie nawzajem, własne cudze biedy, bogactwa, radości, bóle, rozczarowania i nadzieje. To nie jest w 100% to, o co chodzi w Sutrze Serca, ale jest przynajmniej ciekawy kierunek w ogóle oswojenia się nie z obrazowym pojęciem czegoś, czy w ogóle żeby w ogóle oswoić się z pojęciem niczego. To pojęcie niczego to nie jest brak czegoś, tylko to jest coś, co zmysłowo nie jest do złapania. Dlatego w lustrze tego nie coś odbijamy się dosłownie, a ponieważ z naszym odbiciem mamy straszny problem. Tak więc być może jest to jeden z ciekawszych punktów, żeby wynaleźć coś, co by to nasze odbicie zmiększyło troszeczkę, żeby było przyjemniej, żeby była jakaś nadzieja, żeby była jakaś wizja czegoś.
jakiś mamy odruchowy strach, dosłowny strach przed tym nie, przed tą niecoś, przed tą nicością. On jest taki szybki, taki odruchowy, że po prostu nie jesteśmy w stanie troszeczkę głębiej w niej pobyć, tylko jest odruch i potem próba zapełnienia jej. To jest mniej więcej tak, jak wchodzisz gdzieś, powiedzmy, i uważasz, o, ja, tu jest, wchodzisz do pomieszczenia i on jest ciemny. I mówisz, Jezus Maria. Czyli szukasz kurczowo zaraz światła. Ale gdybyś dłużej pobył w tym pomieszczeniu, troszeczkę, to może byś zaczął widzieć. Rozumiecie? Inaczej troszeczkę niż zwykle to widzimy. To jest taka tylko inna metafora. Dlatego wyjdźmy z założenia też w naszym ćwiczeniu, że to, co dla nas jest strasznie problematyczne, to jest konfrontacja z nieczymś. I dlatego odbijamy się, a odbijamy się naturalnie w naszych potrzebach, tak co wczoraj mówiłem, w tym naszym, ten odbicie jest to nasze odosobnienie. Czyli jesteś, wiesz, odchodzimy od tego znowu i stajemy się osobnikami, czyli czymś. I to znowu się nam tam odbija cały czas. I staramy się zrobić coś na obraz i podobieństwo nasze. Czyli stwarzamy sobie na przykład pojęcia jakiegoś bóstwa, czy wszechświata, czy czegokolwiek, ale na naszą miarę, żeby nam emocjonalnie było dobrze. Żeby to nas jakoś usprawiedliwiło. I cały czas tym faktem uciekamy od tego niczego, mówiąc, że to jest niemożliwe. To jest nie do przyjęcia, to jest nie do wytrzymania. To. I duże pytanie jest, czy to tak jest naprawdę? Czy to jest naprawdę nie do wytrzymania? Może wręcz przeciwnie. I teraz ten sam teolog, w innym kontekście troszeczkę, ale tego samego rozdziału, po raz jedyny w tej książce, bo cała książka jest o kwestiach dosłownie kościelnych, ale bierze jeszcze raz przykład, raz buddyzmu na wytrzymanie tej pustki, bo potem cała krytyka jego instytucji, nie tylko naszej kościelnej, tylko w ogóle instytucji religijnych, polega na tym, że one cały czas to nicoś zapełniają własnymi wyobrażeniami. Są święcie przekonani, wszyscy dosłownie święcie przekonani, że tak jest, jak my myślimy, że jest. Ale brak odwagi zobaczenia, jak naprawdę jest. I teraz odwołuję się, wszyscy to znacie chyba, do tego klasycznego spotkania, tego tak zwanego legendarnego, bo nie wiadomo, czy on naprawdę żył, ale Bodhidharma, który chodzi za założyciela Chan w Chinach, czyli Chan Zen. I Bodhidharma, będąc w Chinach, zostaje zawołany na dwór cesarza Wu. Cesarz jest już tam zapoznane też z naukami troszeczkę i buddyjskimi. W każdym razie jest to poważny gościu, nie tylko bo jest cesarzem, tylko że on stara się robić dobrze, czyli robić coś, co mu przynosi jakiś pożytek, też i metafizyczny pożytek. Czyli on wychodzi z założenia, że wszystkie te czyny, wszystkie nasze rzeczy wywodzą się z czegoś i dążą do czegoś i można to zrobić w ten sposób, że będzie bardzo dobrze i otrzyma się za to coś. Tak więc on, słysząc, że jest jakiś dosyć znany mędrzec, nazwą Bodhidharma, wzywa go na swój, do swojego pałacu. I ten słynny dialog, który też jest po części koanem w pewnych dziełach, potem jest następujący. A więc, cesarz pyta się, dialog przebiega tak. Cesarz pyta Bodhidharma, jaka jest pierwsza zasada świętych nauk? Czyli na czym wszystko polega? Co to wszystko trzyma? Na to Bodhidharma, ogromna pustka, nic świętego. Cesarz zaszokowany, więc mówi, kim więc jesteś ty, który stoi przede mną? Pyta cesarz. Odpowiedź Bodhidharmy, nie wiem, wasza wysokość. Wiesz, kropka tego teologa, ale tak naprawdę, znaczy w dalszym opowiadaniu Bodhidharma kłania się, odwraca się i wychodzi. Co jest wkurzeniem naturalnym dla cesarza, że ktoś odchodzi z własnej woli bez pozwolenia i tak dalej. I teraz widać złość jego i jakieś tam urzędnicy, widząc jego złość, mówią do niego, na to jakbyś posłał
1000 ludzi nie byliby w stanie go zawrócić. Teraz zobaczcie, i teraz on to podaje jako przykład, jeden z niewielu przykładów niezakładania zinstytucjonowanej wyobraźni o czymś. Czyli, i to jest ciekawe, bo to jest właściwie początek legendy Chan. Czy to tak naprawdę było, nikt nie wie, ale początek legendy Chan. Czyli to słynne Anatta. Nie ma niczego, co by było samo z siebie, nie ma niczego, co by było oddzielone od wszystkiego, nie ma niczego, co by było samoistne. I to jest w cudzysłowie zbliżenie się do pojęcia pustki. To nie jest, że brak czegoś, tylko to jest nie coś. Nie można tego, nic się nie da złapać jako coś. A to nie coś już w ogóle nie. Czyli tak zbliżamy się do tego, nazwijmy to, fenomenu, w którym, na którym kończy się nasz sposób postrzegania i konstruowania rzeczywistości jako coś. Czyli żeby dla nas to coś miało, czy żeby dla nas życie miało sens, musimy sobie ten sens stworzyć, czyli wytłumaczyć, coś porównać z czymś i tak dalej, i tak dalej. Ale czy tak naprawdę jest, to nie wiemy. Ale my tą naszą, ja nie wiem, tak jak on tu mówi, ja nie wiem. Tylko te jego odpowiedź, kim jesteś, i on mówi, ja nie wiem, to nie jest odpowiedź w sensie, ja nie mam pojęcia. Tylko to jest odpowiedź, ja nie wiem. I ja wiem, że ja nie wiem. Rozumiecie, to jest inna odpowiedź. To nie jest taka odpowiedź, no wiesz, no, jeszcze popatrzę i będę wiedział, czy coś takiego. Tylko to jest głębiej doświadczone, nie wiem. Tak jak głębiej doświadczone, nie złapiemy tego. I w tym kontekście nasze, w cudzysłowie, ćwiczenie Zen jest bardzo ciekawe, ponieważ jest to ćwiczenie, które nie prowadzi do czegoś, tylko to jest ćwiczenie wglądu w powstającą rzeczywistość, że ona cały czas powstaje i znika, a ponieważ taka jest, nie może mieć substancji, bo wtedy by była stała. To widzieliśmy wczoraj, jak mówiłem troszeczkę o tej jaźnie, czyli o tym ja. Gdyby nasze ja było tak, jak sobie je wyobrażamy cały czas, stałe, nie musielibyśmy robić setek różnych rzeczy, byśmy byli. Ale ponieważ ono nie jest stałe, tworzy się cały czas. Ale nie tylko ono, tylko wszystko inne też. Tak więc to doświadczenie tego nie stałości dla nas, zresztą w mistyce chrześcijańskiej jest taki terminus technicus na to, to jest horror vacui, to jest lęk przed pustką. Jako pewien moment w dochodzeniu do bliskości. To jest też w dochodzeniu do tak zwanego Boga. Tylko, że my sobie zawsze go w kontekście monoteistycznym wyobrażamy jako coś, kogoś. Bóg osobisty, jakiś, no coś. A tu jest nagle otwarta przestrzeń. I co ciekawe, czy bardzo ważne, my o tej otwartej przestrzeni, to już jest nazwa, która jest w pewnym sensie plastyczna i dlatego ona już jest jakimś wyobrażeniem. Dlatego ona jest zgubna, wyobrażając to sobie coś jako duży pokój bez ścian albo coś takiego. My sobie zawsze coś wyobrażamy. Dlatego, i to jest to ciekawe i bardzo, jakby powiedzieć, trudne w naszym ćwiczeniu, że nasze całe ćwiczenie Zen polega na doświadczeniu tego, czego strasznie się boimy. Ćwiczenie Zen polega na nieucieczce wyobraźni, już nawet nie w coś konkretnego, bo to coś też jest po prostu kruche i niestałe, tylko już w ogóle, żebyśmy nie wyprodukowali żadnej wyobraźni i zobaczymy i doświadczyli, co się wtedy stanie. To jest Zen. Czyli w gruncie rzeczy sasen jest postawą, nim nasz cały umysł, niż nasz cały system wyprodukuje cokolwiek myśleniowo. I my potem się zdecydujemy, jestem tym, albo nie jestem, albo chcę, albo nie chcę. Nim to zrobi.
jest błędne, kompletne myślenie, że zen polega na tym, że musimy tam jakieś ego przezwyciężyć czy coś takiego. Gdybyśmy je mieli przezwyciężyć, to one by musiało być. Cała ta fajna rzecz polega na tym, że nie trzeba nic przezwyciężać, bo wszystko jest kompletnie kucha. Czyli nie musimy się starać, żeby coś zrobić lub zdobyć, tylko powinniśmy dłużej wytrzymać w nieidentyfikacji z czymś, a to znaczy nie wyprodukować myśleniowo coś, co możemy znowu złapać jako jest, nie jest, lubię, nie lubię. To znaczy się, weźcie jeszcze raz, jeżeli to nie coś jest, przynajmniej dla naszego ludzkiego doświadczenia, więcej nie chcę zen, dla naszego ludzkiego doświadczenia, takim jednym z, powiedzmy, z główniejszych, czy w ogóle z ostatecznych możliwości naszego doświadczania, to nigdy nie możemy tego nie coś doświadczyć, produkując coś, rozumiecie? Bo w tej pustce widzimy tylko, tak jak w kinie, widzimy własny film. I póki produkujemy film, nie widzimy kina jako takiego, tej pustej przestrzeni, tego ekranu pustego, tylko widzimy cały czas nasze czy inne czy cudze filmy. Żeby doświadczyć nie coś, musimy sami być nie coś. I to jest to, co nazywa się, przynajmniej w tradycji zen, umieraniem na poduszce, albo też i trzeba się narodzić na nowo, albo umrzeć w mistyce chrześcijańskiej. To umrzeć to nie, że ja jestem i umieram, czy jakoś tam się zaprzeczam sam sobie, coś takiego. Nie. Po prostu jestem tak uważny, że zapominam wyprodukować jakikolwiek film, z którym się mogę zidentyfikować. Rozumiesz? O to tu chodzi. Jestem taką obecnością, że jestem tylko obecnością obecności. Tam już nie ma żadnego, ja jestem dwukropek tym. I nie róbmy znowu z obecności coś. Rozumiecie, ta obecność dla obecności, ona nie jest znowu ktoś jest obecny żeby, czy coś takiego. To jest znowu tylko nazwa, dlatego nie coś. Bo to nie coś, to nie jest brakiem czegoś, to jest tylko po prostu to nie coś. Ale żeby je zasmakować bezpośrednio, to musimy być też tym nie coś, bo my cały czas tylko doświadczamy siebie w odbiciach. I to jest punkt z jednej strony tak prosty, ponieważ on cały czas jest, a z drugiej strony tak trudny, ponieważ my z nawyków indywidualnych i kolektywnych cały czas się tworzymy, uważając, że jesteśmy tym, za co się uważamy, że jesteśmy. I to jest sedno tego wszystkiego, o co chodzi w zen. Doświadczając w końcu tego, od czego się lękowo odbijamy, chcąc być osobnikiem, czymś oddzielnym od tej nieco czymś. I zobaczcie sobie, nie tylko, że chcemy być kimś cały czas, tylko, że chcemy być tym kimś na stałe. To jest całe nasze jajo. Rozumiecie, to nie jest tak, że my tylko, że jesteśmy i by było fajnie, znowu nie jesteśmy, a raz jesteśmy, raz nie jesteśmy. Nie. My już jesteśmy troszeczkę, a jak już jesteśmy, to chcemy, żeby to się nie skończyło, dlatego większość, że tak powiem, sukcesów różnych religii światowych polega na tym, że oferują ci wieczność, jakakolwiek by ona nie była. Może być nawet piekło, ale jesteś. Rozumiesz? Tu chodzi o to, żeby szło dalej, obojętnie jak, ale dalej. Czyli żeby było kontinuum tej osobności. Jak już się uważam za coś, no to nie może być, żeby mnie nie było. I to jest, gdzie Shakyamuni stwierdził, na tym polega cierpienie, bo my walczymy przeciwko niemożności stałości. Rozumiecie? Nasza cała sposób przedłużenia naszego bytu to jest walka. To jest tak, jakby siedział w kinie i cały czas starał się, żeby ten film dalej. I to też tak robimy. W końcu wymyśliliśmy seriale, jakby nie było. Rozumiecie? I te seriale polegają na tym, żeby się nie skończyło. No. Bo nie chcemy, bo się przywiązujemy do tego. I
jeszcze pamiętam, jak no, starsza pani znajoma w mojej rodzinie, to och to 30 parę lat temu, jak zaczęły się w Polsce, były takie pierwsze seriale. Ja już nie mieszkałem w Polsce, ale jeden z pierwszych odwiedzin w Polsce był, jak byłem, to był jakiś serial, jakiś brazylijski, jakieś tam niewolnicy, coś takiego. Nie wiem, ale pamiętam dobrze, że mama mi opowiadała o tym. I ja ją odwiedzałem i to ze względów rodzinnych, w każdym razie chodziło o jakieś większe spotkanie, przyjęcie. Ona mówi, Oleczku, ale ja nie mogę. Przecież jak on, ja nie zobaczę, co będzie dalej, to nie wytrzymam tego. Fajna taka pani po 70, ja tego nie wiem, ja muszę. Nie możemy się spotkać godzinę później. Ale to fajne w tym było, to jej zaangażowanie takie, wiesz, jak ja tego nie zobaczę, no to nie wiem, co się stanie. Rozumiecie? I to jest bardzo fajne w odniesieniu do naszego sposobu ucieczki od tego doświadczenia tej nicości, tej niecości. Jak to nie będzie tak, jak ja tego nie dostanę, wiesz, jak mi się to nie uda, no to co, kurwa? Rozumiesz? I to jesteśmy w takiej sytuacji tak podbramkowej, że no wiesz, no, zawsze znajdzie się ktoś litośny, powie, no wiesz, no tak nie jest. Ja ci to nagram na wideo. No dobrze, no niech będzie, no. Ale funkcjonuje twój aparat. Wiesz, potem musimy się upewnić, żeby ta kontynuacja, tej naszej jaźni, to przywiązanie nasze do tej jaźni, ale to ciekawe, ono jest z powodu tego, że ten serial, ta nasza jaźń jest dla nas w tym momencie prawdziwsza niż cały kontekst niecości, w której się dzieje. To przywiązanie do tego jest spowodowane niedoświadczeniem tego. Bo gdybyśmy mieli troszeczkę bardziej, to nie chodzi o duże, to chodzi o parę sekund dłużej, doświadczenia tego niecoś, to byśmy się przestali tego bać. I to jest głównym punktem, dlaczego znika lęk i przez niego cierpienie i stajemy się bardziej spokojni. My się nie stajemy spokojni, że udało nam się zdobyć coś. My się możemy stać dopiero tylko spokojni dzięki temu, że możemy przeżyć, że jesteśmy tą nicością. Naturalnie będziemy tam cały czas tkwić, nie możemy, bo też nic, to znowu nie jest stan na stałe, bo nie ma nic, co by było na stałe. Znowu zaraz powstaniemy i tak dalej, według okoliczności, które są. Ale mimo to oswojenie się troszeczkę z tym, od czego cały czas się odbijamy, nagle staje się dla nas kluczowym przeżyciem, że nie musimy się bać, jeżeli nie jesteśmy czymś. Rozumiecie? I to przenosi się na naszą codzienność, że jest fajnie, jak jest. Naturalnie jest fajnie, jak się uda, że coś mi się podoba. Ale jak się nie uda, że coś mi się podoba, że jest inaczej, później, albo w ogóle inaczej, to mi jest łatwiej też być w tym. Rozumiecie? To jest prostsze. I wtedy nagle ta przestrzeń, jesteśmy bardziej tą przestrzenią, w której jest to. To jest tak, jak Jezus mówi, to jest tak, jak ktoś, kto wybiera sobie ze skrzyni różne rzeczy. Wybiera stare, nowe i tak dalej. Bo wybiera w sensie, że możesz być tym, jesteś i w tej sytuacji obecnej, w tej, bo wszystkie one są przeżyciem i kształtują się z tego niecoś, które nie jest od nas odrębne i nie musimy być na chama osobni od tego. I nie wiemy, dlaczego się ukazaliśmy, powiedzmy, dlaczego jest ta fenomenologia nazywana ja, z możliwością tego przeżywania i co się stanie, jak ona kiedyś się już nie pojawi, jak system nas nie wykreuje tej jaźni, tej refleksji. Nie wiemy, co było przed i co było po. Ale jakoś nie szkoda nam, czy znika lęk przed tym, co było i co będzie, i znika lęk, jak nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. I to jest strasznie duży komfort życia. On na tym polega.
Nie na tym, że udaje nam się cały czas uniknąć czego lub zdobyć czegoś. Tylko, że udaje się nam bardziej surfować, wiesz, na tej fali, a jak nie, to wpadniesz do morza, no i następna też znowu. A nie tylko ta i tylko to, jak się nie uda, to jest to koniec. A jak w ogóle nie ma fal, to możesz się położyć na plaży. Ale wiecie, my jesteśmy sfiksowani, musi być tak, siak i nie inaczej, tylko tak, jak ja jestem tą falą, a jak ona już dojdzie do brzegu i nie uda się, co wtedy? Dlatego to tak zwane przebudzenie jest czymś kontekstualnie zupełnie innym. Czyli ta świadomość nagle przestaje się identyfikować z czymś, czyli coś, ja jestem tym, i nagle jest ta nicość. No i wiele ludzi mówi, no wiesz, ja też jestem tą pustką. Tylko to zaczyna być głupie, no. Rozumiecie w tym sensie? Bo ja nie. Pustka pustką, tak. Ale jak zaczniemy znowu głupio gadać, w sensie znowu tworzyć identyfikację tam z pustką i tak dalej, no to zaczynają się znowu jaja. To trzeba uważać. To dlatego w Zen od pewnego momentu za dużo się nie mówi. To jest dosyć mądrze, bo zaczynamy potem gadać głupoty i to nie wypada po prostu. To jest jeden spacer, który w summa summarum jest bardzo ważny i bardzo ciekawy i który można zauważyć w postawach pewnych osób, nazwijmy to, w różnych kulturach, też i w chrześcijańskich. Dla mnie taką najbardziej obrazową, czy najbardziej, którą ja najwięcej odsuwałem w tradycji chrześcijańskiej, to jest mistrz Eckhart, który według mnie w sposób tak najbardziej precyzyjny, używając języka teologicznego swojego czasu, to w najbardziej precyzyjny sposób opisał. I teraz zobaczcie w tym kontekście tego wszystkiego pytanie o nauczyciela i tak zwane chęci zostania uczniem albo coś takiego. Jest tego powodu ciekawy, ponieważ jest tu pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, a mianowicie, że uważamy, że ja coś sam nie mogę. Rozumiecie? To jest raz, a z drugiej strony jest też takie uważanie, że ten ktoś coś ma lepszego. I tu w tych tak zwanych duchowych tradycjach mamy bardzo dużo, podobnie właśnie jak w tych w różnych ugrupowaniach światopoglądowych, które często nazywamy religiami, czyli które właśnie wyobrażają sobie, że jest coś, co nam pomaga, czyli że jest coś jako kontinuum mojego ja, że to mnie jakoś ustabilizuje, że jakoś i tak dalej, ale to moje ja. A jak widzicie, ta pustka się pustki trzyma i nadal zostaje wielką tajemnicą, to wszystko jakoś jest inaczej. Czyli jeżeli weźmiemy troszeczkę to na serio, to możemy zauważyć, że to się ma nijak do jakiejś funkcji, tak jak my sobie wyobrażamy nauczyciela lub mistrza, aby jakiś tam, że on potrafi coś lepiej. Czyli wiele osób się mnie pyta, no ty potrafisz być dłużej, nie myśleć albo coś takiego. To jest z jednej strony. Albo wiesz, to zawsze on musi coś robić lepiej niż ja, bo inaczej nie byłby nauczycielem. Dlatego ten dialog między cesarzem Wu a Bodhidharmą jest taki ciekawy, bo ten się w końcu go pyta, co to jest takiego super, on mówi nic specjalnego, nic świętego, nic no. A już świętego w ogóle nie w tym sensie. No to wtedy co ty robisz, że jesteś takim słynny? On mówi nie wiem. No. Rozumiesz, także to jest cały dialog tego. Teraz by było fajnie, jakby on powiedział, to ja bym chciał zostać twoim uczniem. Rozumiesz? To była ciekawa sytuacja, no tylko on był za bardzo cesarzem, żeby został uczniem. Ale z jego poglądu, tylko co by mu powiedział Bodhidharma? No. I mamy inną bardzo, bardzo w tym momencie fajne, znaczy w tym momencie, w tym kontekście, taki dialog Bodhidharmy z Eka, który był potem tak zwanym drugim patriarchą w legendzie, czyli jego sukcesorem. Znacie to Eka, znaczy Bodhidharma nie przyjmował w ogóle uczniów. No i w każdym razie siedział tam, on tam niby siedział parę lat w tej grocie i tak dalej, w każdym razie tam paru osób coś chciało od niego, ale on tam nie reagował, nie przyjmował. I potem był taki jeden bardzo nachalny. No i bardzo chciał. No a ten go olewał, a ten chciał. No, w każdym razie stał tam i stał i stał i stał. I to tam niby stał dosyć długo, bo to śnieg go tam dalej, on sam dalej. I potem chciał mu pokazać swoją determinację i dla tej determinacji jest takie słynne, on wziął i obciął sobie rękę.
jako oznakę, jak bardzo chce. No i w każdym bądź razie, z tą ręką, jak to tam bywa, nie? W każdym bądź razie, z ręką czy bez ręki, problem nie był rozwiązany, bo mówi potem do Bodhidharmy, wiesz, mistrzu, ja mojego umysłu nie mogę uspokoić. No i Bodhidharma mówi, to nie jest żaden problem, przynieś mi go, to ja cię go uspokoję. No i chłopak ma znowu problem, teraz idzie bez ręki i ćwiczy i szuka umysłu. W każdym razie szuka. Nie wiem, jak długo szuka, w każdym razie chyba mu się zagubił, bo już nie doszukał. Wraca kiedyś tam do niego i mówi, mistrzu, ja go nie mogę znaleźć. A mówi, no widzisz, już go uspokoiłem. No i głupio, że sobie rękę obciął, bo mógłby być lżej. Ale w tym momencie doznał pewnego przebudzenia. To znaczy, że widzisz, my projektujemy w kogoś coś, co nam się wydaje, że my powinniśmy mieć, nauczyć się dostać, do tego dotrzeć. I ten ktoś zwykle jest dla nas czymś lepszym, bo on to niby ma albo wie. Tylko to się ma nijak do nicości, rozumiecie? Bo my zawsze jeszcze coś chcemy. Dlatego ta zabawa w zen jest bardzo ciekawa, ponieważ jak zobaczycie w zen, w tych wszystkich mondo, czy jak jest czy w koanach, zwykle są anegdoty, w których jest konfrontacja tak zwanego Micha z jakimś tam facetem, który jest bardziej trzeźwy, nazywany mistrzem. I wynikiem tego często jest jakieś tam przebudzenie się tego drugiego. Ale te dialogi są dosyć proste. I ta sytuacja jest zawsze ciekawa, bo weźcie sobie naszego dużego założyciela, tak powiedzmy, czy faceta, na którego się powołujemy, czyli Rinzai Rinchi, który był dosyć niebezpiecznym typem, bo on cały czas albo krzyczał, albo tłukł. I specjalnie to była taka jego metoda, co dzisiaj niestety nie można tak użyć, bo by było fajnie w rozmowach osobistych, jak zamiast siedzimy długo i gadamy, można by nas strzelić, byłoby spokojnie. Tylko konsekwencje są potem głupie. W każdym razie, prawda przynajmniej w naszym społeczeństwie. Ale w każdym razie jest taka seria takich kłamów. I teraz, jak ktoś się go zawsze pytał o coś, to Linchi krzyczał. Zawsze jakiś wrzask. Tak. No i teraz chłopcy się naturalnie nauczyli. Czyli teraz na odwrót scena. Lynch idzie na korytarzu gdzieś w klasztorze, czy tam w jakimś ośrodku X. W każdym razie spotyka jakiegoś mistrza i Lynch mu pokazuje, oni mają takie drzewo odgarniać muchy. A więc pokazuje mu tam, jak to się mówi po polsku? No, będzie taki wachlarz. Pokazuje ten wachlarz, co to jest. A on już się nauczy, że to nie może nazwać to jako coś, więc dobra. No to Rinzai zadowolony. Kłania się, ten się też kłania, no to Rinzai mówi, żeby siadł. Ten się zawahał, no i Rinzai trzakł. No i ucieka znowu, ten na drugi dzień przychodzi znowu. W każdym bądź razie Rinzai mu pokazuje, jak to się mówi, wachlarz, ten znowu ryczy. Rinzai się nie kłania, tylko odchodzi, a ten się pyta, co zrobiłem źle. No to Rinzai się odwraca i rybko. No i to tak trwa trochę. W każdym razie całe jajo polega tylko na tym, że jest tylko to. A on cały czas jest on cały czas chce zareagować dobrze, rozumiecie? On zawsze myśli, że jak zrobi dobrze, to wtedy. Ale tu nie ma nic prócz tego faktu samego. Czyli jak ja zrobię to jest tylko to. A nie, on uderzył, co teraz? Rozumiesz? To jest cały czas tylko jedna wielka teraźniejszość i tylko jeden wielki akt przejawiania się rzeczywistości moment w moment. A nie, no wiesz, no dlaczego on to zrobił, bo to było, a może to jest... Rozumiecie? My cały czas siadamy na tym, naszą sposobem dedukcji i staramy się to złapać w sieci jakiegoś kontekstu. Lub nadać temu jakikolwiek sens. Możemy to robić, tylko to nie o to chodzi. Musimy się tak przebudzić, żeby złapać w jednym, przeżyć
że w jednym, jedynym akcie, obojętnie jakim, przejawia się cały kosmos. Póki nie zobaczysz, że w jednym kichnięcie kicha cały świat, jesteś nadal zgubiony w twoich własnych czy cudzych myślach. Rozumiecie? To jest to przeżycie tego. I to musi być dla nas, znaczy, przebudzenie polega, że to jest jasne, że tylko tak jest. I właśnie tak jest z momentu na moment. I w tym kontekście macie trzeci taki słynny koan, tak zwany palec Gutaja. Często już o nim mówiłem, ale to jest bardzo dobre to przytoczenie. Gutaja, to jest też jakiś mistrz, zawsze się pytali, co to jest zen, to on robił tak. W naszej kulturze możemy też tak zrobić, ale w każdym razie on zrobił tak. No i teraz się pytałem jakiegoś ucznia jego, twój mistrz jest bardzo taki znany, co on uczy? No mówi, no on zawsze robi tak, to jest jego nauka. No dobra, w każdym razie Gutaja się o tym dowiedział, że ten tak mówi o jego nauce, ten jego uczeń. Każdy woła go do siebie, mówi, co to jest? Zen? Mówi, no to jest twoje tak. No ten wziął i obciął mu palec. Oni zawsze coś obcinają, tak trzeba uważać. W każdym razie obciął mu palec, ten ryczy z bólu i ucieka. Stojąc w drzwiach, Gutaj woła na niego, ten się odwraca i Gutaj robi tak. I w tym momencie ten się przebudził. Rozumiesz? Bo tu nie chodzi o mój palec podniesiony, tylko... Rozumiesz? Jest zawsze tylko... Zawsze tylko, zawsze tylko. I potem mam naturalnie możliwość poprzez pamięć, poprzez projekt stworzenia sobie kontekstów psychomentalnych i tak dalej, którego uczuciowo jesteśmy niby środkiem, osobnieni i tak dalej. A więc w tym kontekście rola tak zwanego nauczyciela lub mistrza ma się nijak do naszych klasycznych życzeń, co by to powinno być. My sobie wyobrażamy, to musi być osoba w jakim kontekście lepsza. I to może w różnych tradycjach, w zależności co ta tradycja utrzymuje jako cel, tak może być. W Zen chodzi po prostu o doświadczenie, jak ta rzeczywistość po prostu eruptuje, powstaje. I o doświadczeniu też i właśnie tej nicości, ale to każdy z nas jest. To znaczy się, nikt z was i z nas, który się już przebudzi, czy się przebudzi, nie będzie miał jednego włosa więcej w tym momencie niż ma. Ani nie będzie miał 10 zł więcej w kieszeni. Nic się nie zmieni, a wszystko się mimo to zmieni w postrzeganiu, ale nic nie doda, nic nie ująć do tego momentu. Bo tu chodzi tylko o przeżycie tego momentu, o wiele szerszym kontekście, a nie o zmianę się lub innych. Rozumiecie, o co chodzi? To jest zupełnie coś innego. A my cały czas myślimy, że jak będzie inaczej, to będzie lepiej. No a w końcu zmieniliśmy wszystko i na końcu zostajemy jeszcze my, no to w końcu ja się zmienię jeszcze, albo postaram się, albo coś takiego. Dlatego to jest bardzo ważne. Zen, jako czyczan, nigdy tam nie znajdziecie, możecie przeczytać Rinzaya czy Joshu, nikt nikomu jeszcze tam nie powiedział, zrób to, to będzie lepiej, no musisz się bardzo postarać, żeby zmienić, no w ogóle tak jak się zachowujesz, to już w ogóle nie i tak dalej, i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. Ale to nie chodzi o to, że nie zachowujemy się kontekstualnie, rozumiecie, w jakiejś sytuacji i że nie ma tam jakichś doświadczeń, że trzeba tu powiedzieć dzień dobry, a tam do widzenia, czy uważać na to, a nie zrobić tego. Można tak zrobić, ale to nie są wartości same z sobą i na zawsze, tylko kontekstualne. Zawsze i tylko kontekstualne. Dlatego ta świeżość bytu i tutaj rodzi się dzięki temu doświadczeniu świeżość bytu, to znaczy, że odpowiedzialność nie jest czymś, tak jak my ją rozumiemy, że są jakieś niepodważalne wartości ogólne i my wszyscy staramy się być tak, jak one nam mówią, że powinniśmy być. Tak my rozumiemy. Odpowiadamy według jakichś tam przyjętych wartości. A to, o co chodzi w sesen, czy w tym bezpośrednim życiu, jest my cały czas na świeżo decydujemy, co robimy. Rozumiecie? To jest zupełnie inne podejście. Na świeżo. I to macie to samo w Ewangelii, jak Jezus mówi, ten na nowo narodzony jest jak wiatr. Ty nie wiesz skąd,
idzie i dokąd idzie. Tego nie wiesz. On jest nieobliczalny. I to jest zupełnie inne podejście. To jest odpowiedzialność trudniejsza, ponieważ musisz teraz na świeżo zdecydować, co zrobisz. W tej sytuacji, a nie, no wiesz, no to jest taka sama sytuacja jak wczoraj. Główno prawda, ona nie jest taka sama. Dzisiaj jest inna. Tego człowieka, którego wczoraj spotkałeś, on już dzisiaj się zmienił. On jest inny i ta sytuacja jest też inna. To nie jest to samo. My nie ponieważ my mamy problemy ze zmianą, kurczowo trzymając się cały czas jakiejś tam idei, mamy problemy z tą świeżością troszeczkę. Ale dlatego właśnie to przeżycie tego nie coś, powiedzmy, które cały czas emanuje jako coś, to nie coś emanuje jako coś i to coś nie da się złapać, bo jest też i niecością w samym sobie. Dlatego to słynne zdanie sutry serca jest pustka. Jest formą, forma jest pustką, a nie pustka jest za formą. Ona nie jest za formą, ona też nie jest przed formą, jest pustka, a potem pustka znowu będzie kiedyś nie formą. Nie, ona będąc formą jest pustka, ale i pustkę doświadczysz tylko w formie, a formę doświadczysz tylko w pustce. I nie oddzielnie. To wszystko doświadczamy, że to, co jest tym, kim ja wydaje mi się, że jestem, to jest puste, a zarazem jest. To jest, rozumiecie, to nie jest logika świata zachodniego plus indyjskiego albo. To jest zupełnie inne podejście. Być może zbliżone czy ta wypowiedź słynna Jezusa, ja i Ojciec jesteśmy jednym. To jest forma i pustka jedno. Jednym, nie najpierw byłem tam, jestem tu, a potem, tak jak potem myśmy to zrobili, potem wracam do Ojca. Ja nigdy nie byłem od Niego oddzielony, żebym wracał. Rozumiecie? To jest kwestia świadomości, a uświadomienia sobie, że nigdy, nigdzie nie byliśmy. Tak naprawdę. I to jest bardzo ciekawy, to jest bardzo ważny moment. Dlatego ta świeżość tego wszystkiego, ona żyje i ona jest cały czas w Zen. Dlatego ćwiczenie Zen nie jest ćwiczeniem, ja nie umiem, potem ćwiczę i kiedyś będę potrafił cokolwiek tam zatrzymać, jaką myśl. Nikt nas nie zatrzyma myśli. Z prostego powodu, bo sami jesteśmy myślą. Również jeszcze żadna myśl się nie zatrzymała, bo chcąc zatrzymać myśl, już myślisz, że zatrzymanie myśli jest lepsze niż myślenie, czyli myślisz dalej. No. Sama chęć zatrzymania myśli jest następną myślą. No. A zauważenie, że ją zatrzymałeś, też jest myślą. Bo cały czas myślisz. Wiesz, to nie jest kwestia, że ty zatrzymasz myśli, bo ty też nawet nie wymyśliłeś. No, dosłownie. Rozumiecie, my jesteśmy funkcją myśli, że tak powiem, a nie jej podstawą. Dlatego te wszystkie bajki takie, co tam można robić i do czego można dojść, to one są dosyć z punktu widzenia tej postawy narracyjne. One są nie do zrobienia, dlatego można potem wcześniej czy później w wielu ćwiczeniach przerzucić się na tak zwaną wieczność, co wiele robi. Czyli mówi, no dobrze, my sobie tutaj już tylko tak ćwiczymy trochę, a tak naprawdę to będzie znowu w innej inkarnacji albo bo ja wiem gdzie. Ale wielu ludzi wcześniej czy później ucieka z tej teraźniejszości, bo jakoś tego nie osiągają, co im się wydaje, że mogliby osiągnąć. Ale to, że nie ma nic do osiągnięcia, ponieważ to jest przebudzenie się właśnie, że nie ma nic, bo jest tylko tak, jak jest, jest tak, jak jest, jest tak, jak jest, jest moment za moment, moment za moment. To jest po prostu nie do złapania, nie. Abyśmy chcieli. Dlatego kończąc tę całą zabawę, zobaczcie sobie, żebyśmy z siebie nie robili uczni i z kogoś nie robili jakiegoś mistrza w sensie. To jest, jeżeli to używamy, to jest tytuł w cudzysłowie funkcyjny, nazwa jeszcze jest tradycji, ale funkcyjny. A nie, że ktoś coś ma lepszego, więcej czy innego. Wiecie, to jest różnica polega tylko na pewnej bycia bardzo świadomym tego, co jest, ale cały czas jest i każdy z nas tym jest. Także ona nie dodaje niczego do tego, co jest. Na szczęście czy niestety, to znaczy się, trzeba powiedzieć, że my dzięki temu przeżyciu możemy być troszeczkę luźniejsi. Nie jesteśmy tak nachalni. Ale to nie znaczy, że musimy być inni w tym wszystkim. Rozumiecie?
A my zawsze byśmy chcieli, żebyśmy byli jacyś milsi, jacyś coś takiego. Jak popatrzycie się w tych tradycjach, to z tymi miłymi, to jest zawsze takie jajo, ale zobaczcie sobie w Zen, to tam przynajmniej ja nie widziałem jeszcze nikogo, czytając, czy tak patrząc się w te fajne koany i tak dalej, żeby ktoś starał się być bardzo miły. Rozumiesz, że tam teraz taki mistrz Zen, taki Joshi mówi, no teraz idę na superwizję, bo coś mi to nie wychodzi z tym byciem miłym do moich uczni albo coś takiego. Rozumiesz, to jakoś nie było czegoś takiego. Bo po co? I co to ma być w końcu? Ty jesteś w zależności od kontekstu, ale to staranie się być jakimś takim i siakim i owakim, to znowu trzymanie się kurczowo czegoś, no i to tak się trzymasz tego kurczowo i wychodzi jak wychodzi. Zobaczcie sobie, przecież ilość ćwiczeń i grup światopoglądowych opartych na jakichkolwiek poglądach, często o poglądach, o miłości, o jakimś tam super ofiarowaniu się na innych, żadna z tych grup nie jest taka, żebyśmy stali obok tego i mówili, Boże, jak oni to świetnie robią. Nie ma do dzisiaj żadnej grupy, która by sprostała swoim własnym wymaganiom. Moralno, etyczno i tak dalej. Przynajmniej nie znam żadnej. To jest ciekawe, że jakoś nie doszliśmy do tego, żeby 2-3 pokolenia jakiejś grupy światopoglądowej żyło tak, że cały reszta świata stoi na obok i mówi, Boże, jak wy jesteście fajni wszyscy. Super, jak mi się kochacie. No nie ma, no. Nie ma. Żaden, a jak idziesz do opinii jakiego klasztoru, nie tylko nasze, tylko wschodnie i tak dalej, no to jest jak wszędzie. No. Zależy z kim i kto z kim, no i się żyło jak wszędzie. I ma, wszędzie jest to samo. Bardzo ludzko. No. Dlatego jest to ważne, żebyśmy się po prostu przestali łudzić znowu, nie robili z tych całych naszych różnych ćwiczeń, i tych buddyzmów, i tych zen, i tych duchowości, i mistyk, i tak dalej, znowu następną wyobraźnię, która zakrywa sam fakt, że wszystko, kompletnie wszystko przemija. W sekundzie, nie za 50 lat. Żebyśmy w końcu doświadczyli świeżość bytu. Żebyśmy doświadczyli, doświadczając to, w końcu widzisz, jaka to jest jedna wielka święta, czyli cała tajemnica tego i my nie mamy zielonego pojęcia, jak to jest i jak to działa. Nie wiem po prostu. To jest najlepszym zdaniem do tego. Dlatego chcąc być uczniami, bądźmy uczniami tego nie coś. Trzymajmy się tego ćwiczenia, nie kogoś. Rozumiecie, bo to jest nie tylko, że problematyczne w tym ćwiczeniu, bo znowu patrzymy się na coś i porównujemy. I znowu szukamy kogoś, kto mniej lub bardziej odpowiada twojemu wyobrażeniu o tym, jak powinien ten ktoś być. Jak ja sobie wezmę, tak mówiąc z kuchni tych mojej funkcji, jak ja sobie wezmę ilość komentarzy i maili co do mojej osoby, to ja mam od kompletnego, nie tylko wariata, tylko bezmyślnego, wszystko co złego i wszystko co najlepsze, między tym cała skala. Obojętnie co zrobię, zawsze się ktoś znajdzie, jako mistrzem to się zdziwiłem, że to tak. Jak tego nie zrobię, to przyjdzie ktoś na myśl, no wiesz, no myślałem, że ktoś jest bardziej luźny. Obojętnie co by nie było, to zawsze się ktoś znajdzie, co powie, no powinno być inaczej. Ale twoje życie i moje życie nie polega na tym, żebym ja żył pod inscenizację twojej wyobraźni, jak mam być. Rozumiecie? To na tym przecież nie polega. Żyj ty sobie, jak ty żyjesz. Uważaj na tyle, żeby nie walić po innych ludziach na chama. Ale żyj w końcu tak, jak to uważasz i dogaduj się z osobami w twojej środowisku, okolicznościach, żeby po prostu nie było za bardzo bolące dla wszystkich. Ale dogaduj się na co dzień, a nie powołuj się cały czas na coś. To jest to życie w tej bezpośredniości wymaga od nas odpowiedzialność za ten dzień i za to, dzisiaj, teraz. Od ciebie, ode mnie zależy, co z tym momentem zrobimy. A nie, że powinno tak być, no jeszcze czekam, wiesz, bo myślałem. No a inni też tak cały czas robili, to my dlaczego nie? No kuźwa. To tak można robić, tylko że nie ma szans tym wszystkim.
Szans na, rozumiecie, na prawdziwą odpowiedzialność za możliwość nie jest duża, którą mamy jako ludzie. A naprawdę nie jest duża. Na szczęście nie jest duża. Wiecie, tu jest parę lekarzy, to wiem, ale musimy powiedzieć sobie, że ta cała tajemnica życia ma jednak pewnego rodzaju poczucie odpowiedzialności. To znaczy, że 99,9999% funkcji witalnych naszego systemu nie jest nam komunikowane w świadomości. W tym momencie umiera kilka tysięcy komórek u mnie i kilka tysięcy się rodzi, albo więcej nawet, miliony. Ale nikt mi to nie zgłasza. Nie mówi, Oleczku, teraz kuźwa, my umieramy, rób coś. No, nie wiemy, czy to następna hemoglobina się stworzy. No. Ja nie wiem, nie mam informacji. No. Wiesz lepiej, dzwoniłeś? Zobacz. No. Wątroba znowu, no wiesz, no, ten kieliszek za dużo, nie, poczekaj, no nie, nie, nie. Nikt mi nie mówi, no, nikt. Wszystko działa super, a nam się wydaje, że my to robimy. To jest absolut kompletne. No wiesz, ja podejmuję decyzję o moim życiu, no fajnie. Większych absurdów nie ma, a to już nie jest kwestia jakiegoś wielkiego oświecenia, to wystarczy po prostu tylko kapnąć się, jak to, że po prostu jest absurd myśleć, że my mamy na tym kontrolę. Bogu dzięki, że nie mamy i mądrość całego kosmosu polega na tym, że dali nam do dyspozycji promil promila. Ale to wystarczyło, żebyśmy to zostali prawie że. No. I siedzimy na skraju katastrofy jednej z drugiej, bo na tym promilu już wystarczy, co sobie zrobimy. No. Wyobraź sobie, by nam dali więcej kompetencji. 2-3 sekundy nas nie ma po prostu, bo byś tego nie skoordynował. Także życie jest mimo to bardzo mądre, a z drugiej strony to ryzyko, które nam dano, widzicie, do czego doprowadza. No. I stoimy potem cały czas rano i potrzebujemy pół godziny, żeby się zdecydować na tą albo inną parę butów. No. Kwestia wolności, jakby nie było. No. Także wiesz, to jest jednak... Można się z tego i trzeba się z tego śmiać, bo zapędzamy się sami w takie kozie rogi, że to jest tragikomizm. Ale mamy przynajmniej wybór albo tragikomizm, a nie komizm. Rozumiesz, to jest, jak masz ten wybór, to wejdź się za ten komizm, a nie rób tego tragikomizmu, bo po prostu nie warto. Ale kwestia przebudzenia, ją czujesz i widzisz w sobie i w innych. Oni nie muszą wiedzieć nawet, że są przebudzeni, ale to znowu jest kontekstualne gdzieś włożenie jakiegoś przeżycia, że ktoś mi potwierdził, że. Jak ci nie potwierdzi, to co? Rozumiesz, znowu jakieś, no bo mi potwierdził ten, no, ale mi nie potwierdził. No. I potem łazisz tym dyplomem, bo nie masz pieczątki i uważasz, że kuźma, znowu niczym jesteś, no i tak dalej. Jakbyś wiedział, że jesteś niczym i to świadomy, to byś był przebudzony, ale jesteś niczym, a chcesz być znowu przebudzony. Rozumiesz, i znowu to cały czas tak jest, takie historie. Ale zobaczcie sobie, że byłoby fajnie, czy przynajmniej na tym poznasz w tym momencie kogoś bardziej lub mniej przebudzonego, czy jesteśmy w stanie w tym momencie po prostu być i sprostać temu, co ten moment akurat tworzy. Więcej nie. I to już kompletnie wystarczy. Możesz być obecny przy stole, rozmawiając z kimś, może być świadomie po prostu zaczytany w gazety. Ale nie uważaj, że to coś lepszego od tego, rozumiesz? Rób to, co robisz, bądź tym, czym jesteś, ale świadomie, bo to jest to całe życie w tej chwili. Ja mogę kogoś objąć lub olać. To nie jest ani lepsze, ani gorsze jedno od drugiego. To jest po prostu przejaw tego momentu i to ma tą i tą konsekwencję troszeczkę i więcej nie, i koniec. I cały czas tak się dzieje. Także nie dziw się, nie rób, nie czekaj, bo cały czas żyjesz. Cały czas, oddech za oddechem, moment za momentem, jesteś przejawem tej rzeczywistości. Jak wstaniesz, wstaje cały kosmos. Jak fala się pojawia, to może pojawia się w tej fali. Jak się nie pojawia, to się może nie pojawia w tej fali. Jak ja dłubię w nosie, to kosmos dłubię w nosie. Rozumiesz? To cały czas jest. A nie, że będzie coś innego, bo niedłubanie w nosie będzie lepsze. To też jest może, że tak powiem. Wszystko ma swoje oddziaływanie, swoje rezonanse. Czyli obojętnie co, gdzie ktoś robi lub przestaje robić. Wszystko to oddziaływuje na wszystko. I ta świadomość
bycia osobnikiem, czyli osobnością, tylko ta świadomość, która jest częścią troszeczkę tego przebudzenia, nagle ten smak, że wszystko z wszystkim, we wszystkim cały czas się przejawia, daje nam nie sens taki ludzki, że ja mam wytłumaczenie dla to, tylko zaczyna pojawiać się nagle taka godność świętości tego życia. Że my nie żyjemy, żeby coś zdobyć i żeby czegoś uniknąć, tylko my jesteśmy przeżywaniem tego. Rozumiecie, to jest zaproszenie, tak jak Jezus być może często mówi, to zaproszenie na tą ucztę. A na uczcie nie jest, żeby szybko skończyć. Rozumiesz? To jest świętowanie jedzenia. A nie jedzenie, żeby po coś. Rozumiesz? To jest świętowanie, czyli nagle dzięki temu, tym takim różnym wglądom, które małe są dla nas jako ludzkość, czy człowiek, ale mimo to, one dają ci nagle poczucie tego, co naprawdę się dzieje. I nagle czujesz się częścią tego, nagle czujesz się, że ty i morze, że to że nie, że ja doszedłem do morza, czy nagle ja, ty nie, tylko że we wszystkim jest to morze. I to jest zupełnie coś innego, to daje godność, dosłowną godność i to daje sens, w sensie, że przeżywasz ten krok, te dotknięcie, tą łezkę, ten smutek, rozumiesz, tą radość, bo takie są w tej chwili, bo taka jest okoliczność i ja jestem w tym i przy tym. Bo ja teraz kogoś obejmuję na dzień dobry albo na do widzenia. I tak jest. Ja się cieszę lub płaczę. I tak jest. I chwila później, dwie, dziesięć, inne, znowu jest inaczej, i znowu jest inaczej, i znowu. I ty jesteś tym wiecznym przeżywaniem w tym momencie, ponieważ w tym momencie, jak nie myślisz, porównujesz, też nie ma czasu. Jest tylko to. I nie ma tam lepiej, gorzej, powinieneś, dlaczego, i. Można to sobie robić, ale to już nam nie pomoże tak bardzo. I nie zastąpi nigdy w życiu bezpośredniego przeżywania tego jest. I to jest jednym wielkim cudem. Można powiedzieć, że jako ta osobowość, mimo to jako ta fala, jesteśmy w stanie w taki sposób, nawet nazwijmy to troszkę zrefleksjonowany i świadomy, sobie to uświadomić, że jest możliwość uświadomienia sobie tego. Rozumiecie? Być może jedno z większych osiągnięć jest uświadomienie sobie, że tak jest. Nie zmiana, uświadomienie sobie, że już jest, że uświadomienie sobie tej świętości tego całego życia. I wtedy zmienia się wszystko już teraz, w sensie, że nagle to się staje, rozumiesz, to już jest, bo odkrywasz to. Czyli nagle to siedzenie jest siedzeniem, nagle siedzisz, bo siedzisz. Ty już nie ćwiczysz oddechem, tylko delektujesz się, że jest oddech. To jest zupełnie coś innego. Ty siedzisz i jest ta cisza i nagle ten dźwięk spadającego deszczu jest inny. To jest, to ma inny kontekst, to w innej dimensji, jak to się mówi, w przestrzeniach, w wymiarach dzieje się. To widzisz, to wszystko jest, to się dzieje cały czas. I to się dzieje w wymiarach, o których my jako człowiek, mając to oświeceń, nie będziemy mieli zielonego pojęcia. To jest, przerasta wszystko, a mimo to nasz lekki wgląd, nasz lekki smak daje nam takie poczucie, które może ten nasz troszkę znerwicowany system nareszcie trochę uspokoić. Możemy w końcu siedzieć, stać, chodzić i wiedzieć, że nie musimy nigdzie iść, a jak idąc, to chodzenie też już jest tym. Nie musimy coś zdobyć, bo to robienie też już tym jest. Tylko cały czas jest, a nie będzie, będzie lub było. I to jest sposób ćwiczenia w tym sensie, że nasze ćwiczenie nie jest ćwiczeniem czegoś po coś, tylko my już musimy uświadomić sobie, że sasen też tylko i wyłącznie jest ucieleśnieniem siedzenia podczas gdy siedzimy. I to powinno nam wystarczyć w końcu.